Pekin. 1 października 1949 roku. W zakazanym mieście, cesarskim pałacu, Mao Tse-tung zostaje przywódcą najliczniejszego narodu świata. Panuje nad 600 milionami ludzi. Mao tworzy Chińską Republikę Ludową. Przez 30 lat jego totalitarny reżim wymorduje 50 milionów ludzi, stosując stalinowskie praktyki jak reforma rolna, która wywołuje głód i chłopskie bunty, a także represje i obozy pracy. Mao prowadził brutalną wojnę domową od lat 20. XX wieku. Wtedy był tylko zaszczutym marksistą. Uważa się, że okrucieństwem przewyższał nawet Stalina. Kluczem do jego władzy jest przemoc. Wymusza na swoich ludziach tak zwany pakt krwi. Wszyscy muszą brać udział w fizycznej eliminacji wrogów klasowych. Wszyscy muszą mieć krew na rękach. Mao mówi: zwłoki się przydają, użyźniają ziemię. Mao kończy podbój, spychając resztki antykomunistów na granicę z francuskimi Indochinami. Francuzi ich rozbrajają. Boją się infiltracji przez ludzi Mao. Komandor Oriol pisze: zaskakująca liczba kobiet jest w ciąży. Przekazanie tych ludzi Chińskiej Republice Ludowej nie wchodzi w grę. Trzeba ich osadzić w obozach w Indochinach do odwołania. Francuzi są zaniepokojeni. Za 30 tysiącami uchodźców idzie armia Mao. Może wspomóc Viet Minh w walce o niepodległość Indochin. Dwudziestego pierwszego grudnia 1949 roku Mao jest w Moskwie. Stoi obok Stalina, świętującego 70. urodziny. Stalin ma na niego oko. Jak na wszystkich komunistycznych przywódców. Od kiedy jugosłowiański lider Tito odmówił podporządkowania się Związkowi Radzieckiemu. Mao potrzebuje jednak pomocy Sowietów w rozbudowie armii.